specjalne podziękowania dla firmy AgroSpec z Waleńczowa za bardzo fajną współpracę. No i jak widzimy, owocuje to zakupem następnego naszego ciągnika od nich. Naprawdę fajna atmosfera, fajne ceny do ugadania, można ciągniki przetestować. Na testy można w obecnej chwili wziąć Forterrę i przetestować ją u siebie na gospodarstwie i na swoich maszynach. Więc jeszcze raz dziękuję ślicznie i zapraszam do subskrypcji i oglądania. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, były youtuber jako AgroRol. Teraz współpracujemy razem z Hubertem, czyli Dyszczyglu. Przywitaj się, panie Hubercie. Cześć wszystkim. Spotykamy się dzisiaj tutaj 31 grudnia, w Sylwestra. Zaprezentujemy wam nowy ciągnik firmy Zetor. Zetor Proxima 90 Classic. Dlaczego taki model? Ponieważ jak zobaczycie na filmiku wcześniejszym, co Hubert doda, sprzedaliśmy Zetora 8145, naszą perełkę, tak naprawdę pierwszą większego ciągnika, którego mieliśmy na gospodarstwie. Ciągnik po 13 latach służenia u nas na gospodarstwie spisywał się bardzo dobrze. Fakt, że dużo pracy było w niego włożone, były założone nowe ogumienie i dość parę tam elementów tak zespołów. No i po sprzedaniu doszliśmy do wniosku, że jednak zakupimy następnego Zetora, ponieważ z poprzedniej Proximy 80 jesteśmy bardzo zadowoleni. Ciągnik już nowej jakości, miło się z nimi pracuje. Fakt, że może nie są aż tak ciche jak inne, na przykład marki, czy tam New Holland, czy John Deere. Zetor jest głośniejszy, tylko że jest bardziej ciągnikiem mechanicznym, jeszcze którego możemy dobrać. No i mamy też po prostu niższą cenę możemy za niego wytargować niż za inne marki. No tak, no. Proxima 90 ogólnie została zakupiona na szerszych oponach względu tego, żeby stwarzać jak najmniejszy nacisk na glebę, co dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę suche lata, musimy mieć go jak najniższy, żeby nie ugniatać tej ziemi. No jedyne co w ciągniku, co można nazwać takim minusem jego i w sumie nie tylko jego, innych ciągników tak samo, jest filtr cząstek stałych DPF. Ale są na to różne sposoby, żeby można je było wyczyścić. Hubert, zapraszam Cię, zaprezentujemy monitor od filtra DPF, który znajduje się u nas w kabinie. Znajduje się on po prawej stronie. Jest to takie małe urządzonko, typowy monitorek i tutaj wyskakuje nam, jakie mamy zanieczyszczenie już filtra. Ogólnie mamy 0, no jest nieodpalony. Na odpalonym jak na razie pokazuje 3 milibary, więc bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie się to dalej u nas wszystko spisywało. W ciągniku ogólnie zmieniło się wnętrze, jak i kolory, jak sami dobrze widzicie. Kolory gałek zmieniły się pod względem takim, że wymóg po prostu unijny i każdy nabrał innego koloru. W starych Zetorach wszystkie wychodziły w wersji czerwonej, które były pod kolor po prostu marki. No niestety wymagania unijne są, więc trzeba je spełniać. Co mamy w podstawowej wersji takiego ciągnika, który jak zakupimy będziemy mieli? Od razu mamy dwa wyjścia hydrauliczne z tyłu. W Zetorze tamtym, co brałem pierwszym, za drugie po prostu trzeba było dopłacać sobie. Nie mamy już gaszenia tak zwanego stop poprzez przekręcanie wajchy. Tu normalnie pracujemy na kluczyku. Zmienił się układ tak samo świateł w tym ciągniku, jak i na masce. Design się zmienił, maski tak samo. Doszły nam nowe lusterka, podwójne lusterka, gdzie widzimy w oddali i możemy widzieć to, co się dzieje przy samym kole, na przykład jak gdzieś cofamy. Światła z góry kabiny przeszły jedne na kierunkowskazy. Dla mnie bardzo fajny, pomyślany sposób, jak będę jeździł ze spychem co zimą. Naprawdę bardzo fajnie
świeci, to do ustawienia jest lepiej niż tak jak były pod dachem. Co jeszcze więcej? Zwiększył się zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa jest teraz 150-litrowy. Nie jest 124. Jest większy. Z czego lepiej? Dla mnie nie będę musiał tyle korzystać. Razy jeździć i się tankować. W planach jest do tego ciągnika założenie przedniego tuzu. Typowo pod pług do śniegu. Co jest jeszcze bardzo takim miłym i fajnym rozwiązaniem w tym ciągniku? Przedtem ciężki dostęp do przedniej szyby, żeby go czyścić. Zetor po prostu zamontował jeszcze jedną stopkę przed szybą, co bardzo fajnie usprawnia pracę czyszczenia przedniej szyby. Przejdźmy może teraz do tyłu. Z tyłu też zmienił nam się układ świateł. Światła były dawniej montowane na kabinach, po bokach. Na takiej gdzieś tu wysokości. Przeszły teraz botniki, fajna zabudowa, bardzo ładnie to wygląda. No szperacz, no to szperacz tak jak był. Zmieniła się tylnia szyba też, układ tylniej szyby. Z tego względu, że szyba tutaj jest po prostu ścięta, a tu są zrobione, na przykład jak mamy komputer od belarki, czy jakiś od opryskiwacza, rozsiewacza, możemy kabel sobie przeciągnąć, wyciągając tą gumę i robi nam się luka. Zamykając szybę, zostanie nam taki tylko paseczek, ale kable są w stanie to wszystko zakryć. Tak, co więcej? Więcej wam na razie o tym ciągniku nie mogę powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, ciągnik przyszedł 6 grudnia. Przyszedł z Mikołajki. Dobry był Mikołaj, mocne renifery miał i duże sanie, że go zmieścił. Jest to naprawdę nowiusieńki nabytek, który tak naprawdę będzie fajnie wytestowany dopiero na wiosnę przy jakimś rozsiewaniu nawozów. No na razie w lżejszych pracach po prostu będzie ten ciągnik chodził, żeby lepiej się dotarł. Sprawdzony patent na tamtym już. Jestem naprawdę bardzo z tamtego zadowolony i mam nadzieję, że z tego tak samo będę zadowolony pomimo tego filtra. Układ kabiny jako w środku, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dalej mamy siedzonko pasażera, siedzonko główne, siedzenie główne kierowcy. No i wszystkie po prostu wajchy. Przód, tył, biegi od 1 do 6, przełączanie na dole na tryb szosowy i polowy. Załączanie jeszcze mamy, możesz Hubert podejść, wejść do kabiny, zobaczyć. Załączanie mamy. Załączanie wałka mamy na panelu teraz, w tym miejscu tutaj. Bardzo fajne, wygodne do pracy z wałkiem. Jedynym plusem, naprawdę bardzo mega plusem, którym bardzo mi się podoba, jest włączenie wycieraczek na czas, które nie chodzą, pracują non-stop, tylko po prostu od czasu do czasu sobie ona będzie przecierać przednią szybę. Więcej no, zobaczymy na filmiku, jedziemy pojeździć teraz, będą filmiki jeszcze tak samo z jazdy, więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentarzy. Co wam się podoba w naszym vlogu, a co byście zmienili, prosimy o komentarze.